Czym się różni Labrador od Golden Retrievera? Te psy, dosyć, że są raczej podobne do siebie z wyglądu, to do tego mają bardzo podobne charaktery. Ale w niektórych aspektach jak najbardziej się różnią i dzisiaj właśnie materiał o tych różnicach. Pamiętajmy tylko, że te podobieństwa oczywiście powodują, że czy to Labrador, czy Golden, dla wielu ludzi będą równie dobrym wyborem. Ale od początku. Zacznijmy oczywiście od wyglądu. Po pierwsze, Goldeny mają dłuższą sierść i to mocno. Można powiedzieć, że Goldeny są o wiele bardziej włochate. Do tego często ta sierść jest taka falująca. Labradory mają krótką, twardą sierść. Różnica występuje również w kolorze. Ponieważ Goldeny są złociste, kremowe, no, nie znam się na nazywaniu kolorów, ale właśnie mają wiele odcieni takiego złocistego koloru. Natomiast Labrador, chociaż najczęściej ma kolor biszkoptowy, skąd inąd bardzo fajna nazwa na kolor, to Labrador może być również czarny, czekoladowy, brązowy, taki właśnie, można powiedzieć, brązowy kolor. Szkoda, że niestety te czarne, czekoladowe Labradory są spotykane tak rzadko, ponieważ właśnie w tych kolorach również genialnie wyglądają. Co do Goldenów, ich sierść oczywiście, jak wspomniałem, może mieć naprawdę sporo odcieni, ale tutaj nie będę się ośmielał, żeby je nazywać. Kolejną różnicą jest ogon. Ogon u Labradora jest, można powiedzieć, taki zwężający się, natomiast w przypadku Goldenów jest bardziej owłosiony, ma pióra. Spójrzcie na zdjęcia, na pewno zrozumiecie, o co mi chodzi, i też się częściej zawija. Ten ogon Labradora się nie zawija. Tutaj ta różnica jest duża. Do tego te pióra, ta sierść jest u Goldenów często widoczna również na ich nogach. Jeśli chodzi o wielkość, to jest ona naprawdę zbliżona. Labradory to 55-62 cm i 25-36 kg. Goldeny to 51-61 cm i 25-34 kg. Tutaj Labradory są troszkę mocniej zbudowane, troszkę mocniej umięśnione i ta różnica naprawdę jest widoczna, pomimo tego, że ta sierść na Goldenach powinna czynić je psami większymi. Jednak to Labrador jest mocniej zbudowany. Różnice oczywiście występują również, jeśli chodzi o ich charaktery. I tutaj, chociaż Labradory słyną z lojalności, z przywiązania do człowieka, to jednak Goldeny są psami jeszcze bardziej związanymi z ludźmi. One potrzebują naprawdę dużej bliskości z ludźmi. Golden, gdyby mógł, to byłby przy nas cały czas. Gorzej przez to oczywiście znoszą bycie samemu, chociaż tutaj oba psy nie lubią być same. To są jednak psy, które oczywiście muszą być z nami jak najwięcej. Goldeny są też psami o wiele bardziej posłusznymi. Wykonywanie polecenia, jakiejś komendy to coś, co sprawia mu olbrzymią radość. Zadowolony człowiek to dla Goldena coś bardzo, bardzo ważnego. Dla opiekuna są w stanie zrobić wszystko. Labrador, choć oczywiście też jest jak na psie standardy psem bardzo posłusznym, to jednak jest psem nie tak posłusznym jak Golden. On jednak jest troszkę bardziej niezależny, niekiedy troszkę bardziej uparty. Częściej zastanowi się, czy w ogóle zastanowi się, czy ta komenda ma jakiś sens. I Labrador, i Golden są doskonałymi psami pracującymi. Tutaj właściwie nie ma co mówić o różnicach, chociaż to właśnie Labrador jest częściej wybierany do tego typu zadań, ponieważ może wiąże się to z tym, że jest psem jednak troszkę bardziej niezależnym, potrafiącym bardziej samodzielnie podjąć decyzję oraz jest troszkę sprawniejszy fizycznie. Ale oba psy doskonale sprawdzają się w wielu zadaniach. Goldeny są psami, które posiadają jednak delikatniejszą psychikę. Trzeba z nimi postępować bardzo delikatnie, żeby ich nie skrzywdzić. Tutaj jednak Labrador ma o wiele silniejszą psychikę, o wiele silniejszą osobowość niż Golden. Golden jest naprawdę psem delikatnym i wrażliwym. Potrzeba ruchu jest większa w przypadku Labradorów. One jednak ruchu potrzebują więcej, chociaż Golden też jest psem aktywnym. Kiedy nie zapewnimy tej aktywności Labradorowi, to niestety znajdzie własne metody, żeby tą potrzebę ruchu zaspokoić. I jak zawsze powtarzam, najczęściej będzie to coś, co nam się nie spodoba. Oba te psy potrafią być genialnymi uczniami,
chociaż tu trzeba zaznaczyć, że postępy, co ciekawe, mogą być lepsze w przypadku labradorów, ale to właśnie Golden jest chętniejszy do nauki. Tutaj troszkę wychodzi więcej niezależności, upartości po stronie labradorów, ale tutaj te postępy też potrafią być genialne. Labrador naprawdę jest genialnym uczniem, Golden prawie identycznie genialnym uczniem. Jeśli chodzi też o charakter, to jednak to, co wspomniałem, labradory mają silniejszy charakter. Źle wychowany labrador, chociaż to jest raczej coś trudnego, może jednak sprawiać problemy. Może być jednak psem niezbyt fajnym, psem, który no po prostu będzie mógł sprawiać bardzo duże problemy. Golden, nawet nieprawidłowo wychowany, raczej będzie psem innym. Troszkę lękliwym, troszkę wyobcowanym, nie będzie sprawiał aż takich problemów, chociaż naprawdę ciężko tego psa źle wychować. Naprawdę już trzeba się starać. Jeśli chodzi o agresję, to Goldeny są jej właściwie pozbawione. Bardzo, bardzo ciężko tą agresję u nich wyciągnąć, chociaż o tym będzie za chwilę. U labradora źle wychowanego jednak ta agresja troszkę może się, ale też jest to coś bardzo rzadko spotykanego. Tutaj trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną kwestię. Golden musi wiedzieć, że miska, zabawka to nie jego rzecz, tylko dostają ją od właścicieli. Inaczej mogą bardzo szybko, już od tych młodzieńczych lat, szybko nauczyć się bronić tych rzeczy, co niestety może sprawiać olbrzymie problemy. Ta chęć bronienia rzeczy, które uważają za swoje, jest gigantycznym problemem i dużym zagrożeniem, więc musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Jeśli chodzi o kontakt z najmłodszymi, oba te psy są doskonałymi psami w tej materii. One tutaj nie sprawiają żadnych problemów, chociaż jak zawsze, nawet labrador, nawet golden muszą się zapoznać z dziećmi i zawsze opieka, zabawa pod, to znaczy zabawa zawsze pod opieką osoby dorosłej. To jest już taka reguła, której musimy się zawsze trzymać. Czy to będzie maltańczyk, labrador, doberman czy owczarek kaukaski. Tu niezależnie od psa, pod opieką osoby dorosłej. Pielęgnacja troszkę prostsza jest u labradorów. Wynika to oczywiście z krótszej sierści, ale na przykład usuwanie sierści, którą pies już zgubił, jest łatwiejsze w przypadku goldenów. Ta dłuższa sierść goldenów łatwiej po prostu na przykład z dywanu, z mebli, no nie mebli, z łóżka jest łatwiejsza do usunięcia. Więc podsumowując, można powiedzieć, że to psy bardzo podobne do siebie. Labrador jest troszkę aktywniejszy, tak niewiele bardziej niezależny. Goldeny są delikatniejsze, posłuszniejsze, spokojniejsze, ale któregokolwiek z tych psów nie wybierzemy, powinniśmy być zadowoleni. Oczywiście muszą trafić do ludzi, którzy potrafią poświęcić sporo czasu swoim psom. W przeciwnym wypadku może być niefajnie dla psów. Psy, które uwielbiają człowieka, nie mogą być w żaden sposób od niego izolowane. Więc czy Golden, czy Labrador będzie psem świetnym? Doskonałym towarzyszem rodziny, doskonałym psem pracującym. To są psy przyjazne, łagodne, spokojne, świetnie poddające się szkoleniu, proste w wychowaniu. Oczywiście to wychowanie musi być przeprowadzone, pies się sam nie wychowa. I naprawdę są świetnym materiałem na psiego towarzysza. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.